Panie marszałku, panie i panowie posłowie, zdrowa kobieta, silna Polska, bądź dla siebie najważniejsza. Pod takim hasłem odbyła się w dniu 24 maja 2012 roku w sali kolumnowej polskiego parlamentu debata na jakże ważny temat – zdrowia kobiet w Polsce. Patronat nad tym wydarzeniem objęły marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz oraz wicemarszałek Senatu RP Maria Pańczyk-Poździej. Udział w niej wziął również wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński, a ponadto licznie zebrani parlamentarzyści, politycy, profesorowie, autorytety medyczne i znane Polki. Do sali kolumnowej przybyło blisko 200 osób z całej Polski, które reprezentowały organizacje zajmujące się profilaktyką zdrowotną, samorządy i instytucje państwowe. Inicjatorem debaty był mówiący te słowa poseł Jerzy Ziętek, a organizatorami Parlamentarna Grupa Kobiet oraz Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Nieprzypadkowy był termin debaty, która odbyła się w przeddzień Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem oraz tuż przed Dniem Matki. Otwierając uroczyście debatę, pani marszałek Ewa Kopacz zwróciła się do zebranych takimi słowami, cytuję. Każdy, kto jest dziś na sali, wie, że nie ma nic cenniejszego, nic ważniejszego na zdrowie. I mówię to jako kobieta, jako lekarz i jako matka. Mówię jako kobieta, bo my kobiety musimy znieść więcej, musimy być coraz silniejsze. Mówię jako matka, bo my matki w pierwszej kolejności myślimy o swoich dzieciach. Mówię jako lekarz, bo w etykę lekarza wpisane jest dobro pacjenta. Mamy obowiązek leczenia metodami najbardziej skutecznymi i bezpiecznymi. Te słowa pani marszałek, za które bardzo serdecznie dziękuję, stały się wspaniałym wprowadzeniem i niejako mottem naszej debaty. Debata była poświęcona problematyce edukacji i profilaktyki nowotworów u kobiet z naciskiem na walkę z rakiem szyjki macicy i obejmowała takie zagadnienia jak po pierwsze kobieta i jej role społeczne, po drugie zdrowie jako warunek sine qua non aktywności życiowej kobiet, po trzecie zwrócenie uwagi na wagę rzetelnego i systematycznego dbania o zdrowie kobiet w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej Polski, po czwarte zaangażowanie do dyskusji i działania środowisk parlamentarnych oraz organizacji społecznych i piąte edukacja w zakresie zachorowalności i śmiertelności związanej z rakiem szyjki macicy i rakiem w piersi w kontekście Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem. Biorący udział w debacie eksperci medyczni z dziedziny ginekologii i pediatrii zwracali uwagę, jak ważna jest właśnie profilaktyka, która jest polisą na zdrowie w przyszłości. Podkreślano także, że temat profilaktyki powinien być poruszany od najmłodszych lat, a rozmowa w każdym domu o zdrowiu powinna być czymś zupełnie naturalnym. Wysoka Izbo, aktywność i odpowiedzialność to coś, co kobiety od lat mają w genach. Profilaktyka to podstawowe narzędzie w walce z nowotworami. Szeroko pojęte działania edukacyjne, które są podstawą profilaktyki, muszą być prowadzone już od najmłodszych lat. Potrzeba zdecydowanych kroków, które pozwolą na znaczące zwiększenie ilości kobiet zgłaszających się na badania cytologiczne. Trzeba zwrócić uwagę na problem profilaktyki pierwotnej, czyli szczepienia przeciwko HPV. Konieczna jest praca nad ustawą o zdrowiu publicznym. Jak rozwiązać kwestie finansowania profilaktyki nowotworowej w gminach i powiatach? To tylko niektóre z licznych głosów, jakie padły od uczestników debaty, którzy zasiadali w sali kolumnowej. Wysoka Izbo, pragnę bardzo serdecznie podziękować pani marszałek Sejmu Ewie Kopacz za objęcie swoim patronatem naszej debaty, za jej otwarcie i uczestnictwo. Dziękuję serdecznie Parlamentarnej Grupie Kobiet z przewodniczącą panią poseł Bożeną Szydłowską oraz Polskiej Koalicji z przewodniczącym jej Rady Programowej panem profesorem Ryszardem Porębą. Dziękuję za udział i merytoryczną dyskusję wszystkim biorącym udział w panelu oraz wszystkim przybyłym z całej Polski, lekarzom, pielęgniarkom i położnym, przedstawicielom samorządów, organizacji pozarządowych, koalicjantom oraz wszystkim sympatykom naszej słusznej sprawy. Ta debata, i pragnę z całą mocą podkreślić, nie była i nie jest jednorazową akcją. Przed nami w naszych województwach i regionach, w naszych gabinetach, siedzibach czeka olbrzymia praca, aby osiągnąć upragniony cel, aby rak szyjki nareszcie przestał być chorobą śmiertelną. Za rok, 24 maja 2013 roku, zapraszam na ponowne spotkanie, gdzie podzielimy się naszymi dokonaniami, przedstawimy problemy i wyznaczymy azymut do dalszego działania. Dziękuję bardzo.